Cześć, mano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i bardzo serdecznie witam was w kolejnym odcineczku, tak, od zera do farmera. Długo czekaliśmy, jak i wy, tak i my, ale wreszcie udało się wszystko zrobić. Ze mną oczywiście jest Adaś. Witam serdecznie. I ze mną oczywiście jest Bronek. Siemanko. Piękny krajobraz, jak widzimy tutaj na sam start. Nie wiem, czy dzisiaj będziecie widzieć intro, ale mamy straszne zapierdzie przed weekendem z nagrywaniem, więc prawdopodobnie jeszcze te trzy pierwsze odcinki będą bez intra, ale w następnym tygodniu na 100% intro nagrywamy. Także jeżeli tak, to musicie nam to wybaczyć, ale nie pomyślałbym, że tyle czasu zajmie mi budowa, bo około, no można śmiało policzyć 30 godzin ogarnięcia tutaj wszystkiego. Także no co, szybkie pokazanie, bo nie chciałem wam wszystkiego wczoraj pokazywać. Zacznijmy sobie od gwiazdku. Nie chciałem wam wszystkiego wczoraj pokazywać na filmiku z ogarniania. Tak, żeby wiecie, to był taki efekt wow, taki efekt końcowy. W ogóle tutaj zobaczcie, jaki piękny klimat się zrobił, wyjeżdżając na wprost. Mamy oczywiście nasz gwiazdek, który tutaj bardzo serdeczne pozdrowienia dla Dematixa, który gdzieś tam się bawił i pomógł mi oczywiście pomysłami ogarnąć tutaj te gwiazdki. Adaś już pięknie na wólnie pięcioskim bowej obrotowie stoi. Powiem wam tak, to jest totalny wymysł naszego wspaniałego Dematixa i mega się cieszę, bo mamy te nasze winogrona, które chcieliśmy, co daje nam uruchomienie, przynajmniej w najbliższym sezonie, może powiedzmy tak, uruchomienie właśnie naszej płatkarni, nie wiem jak to nazwać, produkcji płatków. Mamy do tego naszą szklarnię, która nam się przyda, bo od czasu do czasu musimy mieć truskawki, aby mieć ciasta. No i naprawdę to jest taki mały, można powiedzieć, zakątek, gdzie te dwie rzeczy się zajebiście trzymają i zajebiście pasują. Tutaj gdzieś, wiecie, połączenie tego gwiazdku, tu gdzieś dołożenie tego boiska naprawdę zrobiło mega zajebisty efekt. Tu nasza straż pożarna, niestety za dużo tutaj nie można było działać. Wjeżdżamy tak, tutaj będzie tabliczka, którą wymienię, ale już nie było totalnie czasu, będzie tu pisało od zera do farmera, nie wiem, Mr. Dom 15, Mafia Solec i Brączek, coś tu wymyślę na pewno, także na pewno zajebiście to powinno wyglądać. Jak widzieliście podczas budowania, w ogóle teraz tak patrzę, ja się dopiero strzeliłem, że to jest kuźwa wielka odkładnia. No ja. Dlatego mówię, że Bruna picie skibowa obrotowa. A bo to widać z daleka, to wygląda jakiś ptak. No ja, też ja, prawda. Ogólnie to jest na pewno lepsze niż ta fontanna, która była, bardziej mi się podoba, bardziej nawiązuje do farminga, także mega się cieszę, że w ogóle takie coś powstało. No i to rondo, nad którym chyba najwięcej czasu spędziłem, rozkminiając, jak to zrobić, i powiem wam, że efekt końcowy jest chyba zajebisty. Mam nadzieję, że póki co maszynami ja już sprawdzałem, czy naszym powiem wagonem. Tyle, na pewno na pełnej prędkości nie wjedziemy tutaj niczym. Tak, trzeba będzie sobie spokojnie jeździć. Także mamy rondo na 4, w lewo jedziemy na pola, które są nowe, dzisiaj będziemy się tu bawić w ogóle na pola. Zobaczcie sobie sami, jak pięknie, zajebiście, wielkie wyszły. Tu będzie owiec w tym sezonie, ale to pogadamy. Tu jest tak jakby plac, gdzie będziemy się mogli rozkładać headerami i od razu sobie kosić. W drugą stronę jak pojedziemy, mamy wjazd na naszą chatę. No tutaj też takiego, wiecie, bawienia się, dodawania tych dupereli. Jeszcze mógłbym witam więcej, w moim domu, zapraszam. Ale to nie ma czasu, to już będzie MTV na live, Clips, nie? MTV Clips, mordeczko, wjazd na chatę, zapraszam tutaj. O, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. No i mamy kolejny rozjazd w prawo, czyli wyjazd albo wjazd do naszego, że tak powiem, tego małego zakątku. No i wyjazd chyba na jedno z największych pól teraz, ale to sobie albo pokażę wam je teraz, które wyszło, no coś pięknego, nie? To jest tak ogromne pole, ja w życiu bym nie pomyślał, że tak uda mi się to zrobić. Ale no to jeszcze później zobaczymy sobie, jak pobiegnie z tamtej strony. Oczywiście ogarnięta droga, która dotąd jest zrobiona. Tu nie robiłem nic i tu też, bo nie zdążyłem, już nie było czasu po prostu. Ta droga będzie ładnie ogarnięta, będzie w stylu, o, coś takiego jak te kwiatki i to wszystko. Tutaj postanowiłem, że tak, to pole będzie przy autostradzie, a to pole będzie tak jakby pod autostradą. Czyli mamy różnicę terenów, no pole jest naprawdę przeogromne, dzisiaj będziemy sobie tutaj działać. Wreszcie fajny teren, odkryty, będziemy dojeżdżać sobie na te pola. I tu mam pomysł taki, możecie dać pomysł w komentarzach, czy jest ok, czy też nie. Czy macie swoje pomysły, może bardziej tak to ujmę. Tu będzie szło na wprost, coś takiego, żeby wiecie, tu nie będzie tego rowu, to pole szło dotąd. I tu ten rów zostawimy, ten rów połączymy z tym i tutaj pole będzie, o, coś takiego tam jedza będzie szła. Także no, wreszcie to pole się zrobi takie bardziej odkryte, bo tak, fajniejsze. Zaraz się te krzakami z tej strony, i prawdopodobnie, nie? Troszeczkę tutaj zacznę podnosić teren, tak, aby nie był taki mocny wjazdek. Zobaczymy, jak tutaj w ogóle maszyny będą sobie radzić, ale mniejsza z tym. Lecimy na nasze wspaniałe gospo, gdzieś tam nie miałem czasu czytać komentarzy, z góry przepraszam, kilka tylko widziałem. Ktoś gdzieś tam zarzucił, że trochę to PGR-owo wygląda. I faktycznie macie rację. Czemu to tak wyszło? Z racji, mi się wydaje, tych wszystkich takich, o, zielonych zakątków. Niestety nauczyłem się tego, żeby
przy poprzedniej budowie GOSPA i tego wszystkiego nie dawałem, zobaczcie. Nie miał tutaj nie być, Adaś, weź tam coś, nie wiem, przytkaj mikrofon albo coś, bo każde przełykanie śliny słychać. Serio? No, mi się nie podświetliło. I nie wiedziałem, co tu dać, mówię, kurde, wy zawsze chcecie tą zieleń i ja też lubiłem w każdej mapie, czy bolusiowo znacie, czy wszystko. A myślisz, zawsze że dlatego zakrzaków wygląda PGR? Wątpię, tak. Że to przez to, że na środku są te duże biny połączone z tą halą i domyślam się, no, dlatego ludzie tak bardziej. No bardziej klimacie PGR, tak, ale może też. Dlatego bardziej, nie wierzę, że poszliby na zielonkę. Nie tutaj, żeby ta GOSPA była taka sama jak tamta, wydaje mi się, że taki styl, połączenie tych takich trochę starszych budynków z tymi nowymi maszynami, to według mnie wygląda fajnie, tym bardziej, że nie każda hala jest stara, tak? No, nie bywajmy tutaj. Może faktycznie gdzieś tam ta Ditkowa, ja powiem wam tak, pierwsze co, to wiedziałem, że buduję halę Ditka, bo od niej wiedziałem, że zacznę wszystko. No i jak sami dobrze widzicie, wszystkie tekstury, które mamy, to są właśnie Ditkowa hala, tu muszę jeszcze się troszeczkę pobawić, czy z kurnikiem, czy właśnie z chlewem, ale tu jak widzicie na hali, czy też na wiacie mamy wszystko te same tekstury. Mówię, gdzieś tam w tych nowoczesnych gospodarstwach, no mają, wiecie, wyłożoną kostkę albo wylany cement po całej gospie i nie ma takich, o, dróżek, jak ja tu sobie zrobiłem, ale bez tego uwierzcie, że ta gospa strasznie wyglądała, bo nie miała koloru, brakowało czegoś, jak ja zacząłem, powiem wam, tak, malować to wszystko, nawet dzisiaj to domalowałem, bo tak Bronka pytam, jak był ze mną od rana, mówię, kurde, chyba tu to pomaluję, pomalowałem to, domalowałem tutaj to, z tej strony kurnika też i kurde, dopiero się klimat zrobił. No tu ta hala moim zdaniem robi najfajniejsze wrażenie, gdzieś muszę poprawiać te tekstury, bo nie wszędzie one doszły idealnie, ale to miejsce parkingowe na nasze auto i na naszą przyczepkę wyszło naprawdę zajebiste. Tutaj mamy warsztat, który naprawdę fajnie wygląda, no i hala jest dość duża, gdzie tych maszyn możemy tutaj sobie zmieścić. Nie no, pięknie to wygląda. Ile tylko chcemy? Duży kurnik? Tutaj się należy, naprawdę duży łapeczek w górę zostawcie, bo tak jak to gospa wygląda, to ja bym, no nie wyśnił sobie nawet tego lepiej. No dużo dupereli. To jest to, że właśnie dużo poukładałem takich innych rzeczy niż to było na poprzedniej gospie i wydaje mi się, że to też przez to zmieniło ten klimat. Gdzieś mówię, może to być taki trochę syf jak na PGR-ze, ale no chcieliśmy takie coś, przed nami jeszcze będzie jedna wielka, ogromna rozbudowa. W końcu wreszcie porządek, a nie tak właśnie było na poprzedniej gospie, bo jest tu dużo miejsca i można wszystko poukładać. No można powiedzieć, tak, że większość maszyn, no chyba nawet tak nie wszystkie, są ustawione prawie w garażu. Tak, może jakbyśmy chcieli, to w tej hali upchniemy. No. Jakbyśmy chcieli, to upchniemy w tej hali, gdzie nawozy, bo mam nadzieję, że przywieziemy sobie tu z czasem nawozy, to wszystko. Mamy piękny chlew, naprawdę bardzo fajnie wyglądający. Tutaj dość fajny zakątek, zastanawiałem się, jak zrobić tą pryzmę obornika, to wszystko, ale wyszło chyba idealnie wręcz, bym powiedział, bo tu sobie zajedziemy z rozrzutnikiem, no ale to już wszystko zobaczycie w praniu. Także tak się gospa prezentuje. Tak to wszystko wyszło, no mam nadzieję, że wam się spodoba, na spokojnie sobie poczytam komentarze, mówię, jeszcze kilka poprawek, gdzieś tam coś sobie dorzucimy, ale ogólnie moim zdaniem jest kozak, bo wreszcie kukurydzę, bo tak mam chęć trzymać, mam nadzieję, że tak zrobimy, kukurydzę będziemy trzymać w hali. Zboża nie musowo, zależy ile będzie upraw, ale kukurydzę trzymałbym właśnie w hali, żeby była fajna akcja ładowania, czy cokolwiek do robienia, także dobra, bierzemy się ludziska za robotę. Ogólnie możemy zrobić coś takiego, że ja teraz... Któryś sobie wsiądzie tutaj w Dojczwara i pojedzie zaraz poogarniać na pole, czekaj, po lewej stronie, to co będzie owiec z Bronek siany. Tam będzie ogarniane do końca nawóz, ale to możesz tam jeszcze chwilkę na mnie zaczekać. Ja tutaj muszę teraz załadować się, że tak powiem, nasz siewniczek. Niestety nie to ma być na rozsiany typowo nawóz pod siew, tak? Tak, bo niestety tak, tam nic nie było innego ogarniane. Będziesz ładowarką? Tak, muszę ładowarkę wziąć i sobie przyczepić właśnie. Tu tam są podpalety, więc... Ale tutaj widzę, że część jest chyba rozsiana. Tak, musiałem, bo mordo był ten... wiesz co... jak to się nazywa? Było wapno i nie chciałem, żeby to tak brzydko dobra, wyglądało. Dobra, powiedz mi teraz tak, bo ty byś no, się siewnikiem bez podsiewacza, czy co? Czekaj, tak, ja sieję siewnikiem bez podsiewacza, więc niestety no nie zrobię, bo sieję tym dużym zestawem nowym, nie? Dobra. Co mogę zrobić? Adaś, weź sobie New Hollanda i podepnij do niego głębosza. Mhm. I będziesz mógł jechać na pole po starej gospie. To po lewej. Tak, i będziemy sobie wyorywali tam to, co zostało po naszym starym gospodarstwie, bo akurat tam nam trochę brakuje. Jak będziesz chciał, to możesz nawet jeszcze, jak podepniesz tego New Hollanda, to wjechać i spróbować ten pasek dziwny wapna, bo podczas łączenia pól taki trochę dziwny został, więc to możesz tam ogarnąć. No tutaj po lewej stronie pod owiec to, co będę siał za chwilę. Dobra, czekajcie sobie, tak, rozłożymy trochę widełki. A, tu pasek.
na tym polu, na środku, tak? O to ci chodzi. No bo. Chętnie to zrobię. Tutaj trochę problem z widocznością. Ale Bobowi. Tragedii wreszcie, naprawdę taka hala pasująca moim zdaniem do. Podoba się ten, że te deski są, znaczy te belki są tak nisko. Tak. I dlatego mówię, to będzie naprawdę fajnie wyglądało, bo takie wiecie, kipowanie na placu kukurydzy i później ogarnianie, no to będzie coś. Nie wiem, czy jestem w stanie tak wysoko podnieść. Jo, jak wysuniesz, to chyba jo. Tylko mordo, nie wiem, czy nie musiałbym ci rozłożyć. Poczekaj. On nie chce sypać chyba. A zobacz, Ermo. O dobra, sypie. Musiałem otworzyć krypę, wiesz? A na co otworzyłeś? Ja mam przypisane sobie na ukośnik. A, widzisz. Bo ja nie wiem czemu, jak wcześniej miałem na N otwieranie plandeki, to nie chciało mi się plandeki otwierać. Ja mam na Z i na N, ale nie chciał mi się otworzyć, nie wiem. Wydawało mi się, że przez to, że nie jestem złożony. Mam na ukośniku i wszystko działa elegancko. Aha, no to jest dobrze. Powiedz mi, mam tam z tym nawozem czekać na ciebie? Tak, jak możesz, to będzie taka fajna praca razem. Dobra. No dzisiaj, szczerze, na razie nie ma nowych nabytków. Właśnie, a propos pieniędzy tego mamy 1 900 000, więc... Mamy 1 900 000, w szoku jestem, że zostało tyle kasiory. Z jednej strony nic tylko się cieszyć, bo... No ale 2 miliony poszły. 2 miliony grubo, więcej niż 2 miliony. Chyba bo mieliśmy... A nie, nie mieliśmy 4. Nie mieliśmy 4. 3, no jo, były 3 800 no, chyba. 2 miliony równo. Ogólnie było tak, 1 500 000, 600 000, ale ja na budowanie... Bo to nie też mogliśmy warto mieć powiedzieć. Więcej, bo przecież ty sprzedawałeś jeszcze gospel. Tak. No to mogliśmy mieć 4 miliony, no. Muszę kurde zmienić sobie wreszcie ten na tym padzie, bo jednak faktycznie jestem przyzwyczajony inaczej i to nie wychodzi. I teraz tak. Czemu takie ładne kolory? Mamy marzec, ale żeby wam ładnie to wszystko dzisiaj pokazać, przełożyłem sobie na czerwiec, także trzeba pamiętać po prostu o tym, bo nie potrafiłem, nie tak jak nie potrafiłem budować. Tak, nie potrafiłem dzisiaj wam pokazać tego wszystkiego na... No bo to straciłoby, największy sens dzisiaj by straciło to właśnie wszystko. A tak to z jednej strony naprawdę mogłem wam ukazać w to jak najlepszym klimacie. Dlatego też jak budowałem, to ogólnie mieliśmy listopad. Bo ja nie chciałem przewijać przed wszystkim, tylko chciałem, wiecie, najpierw pobudować i wtedy sobie to przewinąć. I tak wyszło, dlatego podczas przewijania naprawdę nasze krowy żarły tyle TMR-u. Sprzedałem 2 beczki jeszcze mleka, za to trochę kasy poszło. Poszło bardziej, można to tak powiedzieć, na naprawę i na ogarnięcie naszych maszyn, bo myślę, że z 60 tysięcy to 70 spokojnie straciłem na to. Gdzieś tam wiem, cały czas pamiętam o tym waszym odcinku, o którym wspominaliście, abyśmy zrobili tą naprawę maszyn i tego wszystkiego. Także to myślę, że z czasem się taki odcineczek jak najbardziej pojawi, ale dzisiaj na razie mamy większość ponaprawianych, no jedynie klasa, nie zatankowałem i nie naprawiłem do końca, no ale nie wszystko człowiek spamiętał. Dobra, owiec tutaj miał być Bronek, nie? Tak, tu miał być owiec. Zrobiliśmy sobie ogólnie rozpiskę. Wyszło to dosyć fajnie, bo podzieliliśmy pola, że można powiedzieć mamy w sumie wszystkie takie uprawy, które byśmy chcieli, bo mamy i sorgo, i słonecznik, i mamy... W końcu będziemy mieli zajebistą łąkę, bo tutaj 33-34 będzie łąką. Także mega się cieszę, tutaj nalegałem jak najbardziej, żeby duża łąka była w tym sezonie, bo gdzieś tam zawsze, to musi być, jak musi. Pamiętacie, w poprzednich sezonach zawsze robiliśmy mniejsze łąki, więc stwierdziliśmy, że zrobimy teraz jedną większą i te sianokosy naprawdę będą mega fajne. Mamy kukurydzę na ziarno, mamy kukurydzę na kiszonkę, tak jak obiecaliśmy, te wszystkie najmniejsze pola, czyli to 28, 29, 18, gdzieś tam pola, które były wcześniej łąkami, w tym sezonie będzie właśnie tam zasiana kukurydza na kiszonkę, także ta akcja myślę, że będzie dosyć ciekawa. No także tutaj poproszę naprawdę, kierownika od razu. Żeśmy sobie długi czas siedzieli z Bronkiem i rozkminiali co gdzie siejemy. Dobrze, że ta rozpiska nie powstała wcześniej. Bo tutaj w sumie, słuchajcie ludzie, doszliśmy do wniosku dopiero po w sumie przebudowie, po przewinięciu, że my na jesień zasialiśmy tylko jedno pole, nie? No i zboża. Dziesiątkę, jedno pole zboża. No dobrze, oczywiście trzy rzepaku są. Ratujemy się troszeczkę owsem, żeby tego zboża jednak było więcej. Ale no szkoda ogólnie, że nie mamy jakiegoś jeszcze jęczmienia czy coś w tym desek, no ale no nie wszystko możemy mieć w sezonie, tak? Także no nadrobimy to na pewno w następnym sezonie, bo mówię, każdy już czekał na tą przebudowę, to też żeśmy nie bawili się tam i Bóg wie co nie robili przy ogarnianiu właśnie w poprzednim sezonie, bo też mówię, to jest to, że nie wiedzieliśmy ile tak naprawdę wyjdzie tutaj pól. Postanowiłem, że wejdą 3 i nie ma sensu
dzielić to na więcej, bo nie będzie takiego klimatu, jaki byśmy kurczę chcieli. Do tego no, dążymy, żeby już te duże pola były, więc to pole, ta 30 jest tak rozbudowana moim zdaniem, naprawdę fajnie doszło kilka przejazdów takich porządnych, czy siewnikiem, czy jakąś tam maszyną, więc wielkościowo ona naprawdę zajebiście wygląda. No to pole za gospą robi robotę, no i w tym sezonie będzie kukurydza tam, więc co nas bardzo cieszy, tak, bardzo nas cieszy to, bo kurde, tak mówię, ja pierdzielę, co my możemy tam zasiać. Owsa nie chciałem, to tak bez bicia od razu się przyznam, że tak, kurde, wolę bardziej pszenicę czy jęczmień i jak ja mamy teraz zasiać ten owiec za chatą, no to przez najbliższe dwa sezony pewnie tam zboże by się nie pojawiło, tak? Więc bardzo fajnie, że jest ta kukurydza na ziarno, bo to będzie mega zajebisty odcinek, takie wiecie, wykaszanie na trzy kombajny, bo już raczej trzy kombajny będą, takie piękne żniwa, wielkie kukurydzy na ziarno, bo to jest nasze jedyne pole, jakie tylko mamy. Jak widzicie, pozaokrąglałem jak się tylko dało, nie wszystkie jeszcze, ale będę dążył na pewno przy tych polach, które będę teraz robił, żeby pojawiały się właśnie zaokrąglone krańce pola, bo dzięki temu będzie można fajnie bez opuszczania, podnoszenia i opuszczania bawić się od razu i ogarniać tutaj siewy, czy tam nawet inne prace. No poładź jest przeogromna, nie spodziewałem się ogólnie, że wyjdzie tak tego dużo. Ogólnie gdzieś tam podczas nagrywania mogliście zauważyć, że kapłem się po jakimś czasie dopiero, że kurde, te landy nie są kupione. Byłem pewny, że któryś z chłopaków wcześniej to kupił i tak wiecie, trochę przerwy było tego wszystkiego i kurde, totalnie mi gdzieś to z głowy oczywiście wyleciało. No ale całe szczęście później to ogarnąłem. Był większy problem, bo mogliście na większej części odcinka widzieć, że był straszny, dziwny, biały dystans na gospodarstwie, a to wszystko przez to, że zostało wapno. No ale całe szczęście mamy modne F12, już tyle różnych w głowie pomysłów było, mówię, ja pierdzielę, gorzej jak od nowa trzeba będzie ogarniać i malować wszystko, nie? No to mówię, zatłukę się chyba. Ale całe szczęście udało się zrobić coś takiego jak usuwanie maski i całe szczęście to poszło. Dużo daje jednak ten mod, że jest coś takiego. Adaś tam, o, dobrze, że właśnie tą stronę sobie zacząłeś, bo na tamtej ja muszę jeszcze tam sporo pomalować, tak, porobić płotków. To jest pewna, że... Także ta jedna strona już dzisiaj powinna być gotowa, po starej gospie. No. Wyszło fajnie, podzieliliśmy to jednak na dwa. Nie robiliśmy z tego na razie jednego pola. Na to przyjdzie jeszcze czas, można tak śmiało powiedzieć. Nie mówię takiego klimatu tutaj, by to wszystko taki jeden ogromny połać to był. Ogólnie tak teraz myślę, no, że ten sezon będzie taki dosyć mocno zwariowany, bo tutaj... A mamy roboty w pizdziet jeszcze. Długa wiosna, także... musi się przygotować do ciska, nie? Że będzie długa wiosna. Dokładnie. Przede wszystkim będziemy się starać cisnąć po kolei to, co musimy siać. Tak, że jesteśmy teraz na marcu, siejemy owiec i buraki. Tak, wtedy przewijamy na kwiecień, siejemy całą resztę, więc tak. Mój odcinek na pewno jeszcze na marcu będzie i będę sobie ogarniał tyle, żeby po prostu dokończyć to, co musi być na marcu skończone. I to raczej powinienem wykończyć, bo owsa mamy dwa pola, więc dzisiaj zasiejemy tutaj to jedno. W moim odcinku drugie i buraki mam nadzieję, że też uda się w moim odcinku ogarnąć, także to i liczę na to, że też jakieś nowe nabytki już padną. Tutaj możecie no tak też pisać w komentarzach ludzie ogólnie, co byście chcieli, co byśmy wymienili i na co byście chcieli, żebyśmy wymienili. No na pewno ciągniki już mówiliśmy, także tak, tutaj ciągniku tak, możecie się spodziewać. Ja już nie mogę się doczekać tego mojego kejsiora upragnionego od dłuższego czasu. A ja wam nie mogę się doczekać. Też, to na pewno, duża nowość. Gdzieś tam, kurde, podczas przewijania było kilka ciekawych maszyn, takich jak na przykład samozbierająca klasa, co? Weź proszę w używane maszyny. Nie gadaj. To coś jest fajnego. Pozdrawiam cię. A no tak, bo ja przewijałem jeszcze, kurwa, z lutego na marzec, bo na lutym przewinąłem. I już zaraz będzie komentarz, o, nieładnie, panie Wolku, nieładnie. Ja pierdolę, nie wierzę w to normalnie teraz. Kurwa, prawie wyjechałem. O, ja pierdolę. Ale najlepsze jest to ogólnie, że przed chwilą myślałem o talerzówce i akurat ta Pottingera mi się nie podoba. Więc szkoda, że akurat Pottinger się trafił. To jest 10 metrówka. Tak, ale ta Pottingera mi się to nie podoba. Serio? Akurat. A ja tak wiecie, bo ostatnie dni jak przebudowywałem, mówię, kurde, już nie mogę się tego case'a doczekać, nie? Bo tak ustawiłem sobie te trzy ciągniki, które mamy... które były na początku, ten Fast Track, John Deere i Fendt. I tak mówię, Boże, jakby ten case koło tego Fenda wyglądał. Ale mówię tak, to jest pierwszy odcinek po przebudowie. Ja i tak mam dużo wam do pokazania, już jest 20 minuta, a chcę tej roboty zrobić jak najwięcej. No ale to ty, przecież możesz go kupić. I mówię, kuźwa, nie kupuję go dzisiaj, bo po co?
kupię sobie go na przykład za ten następny odcinek, no żeby nie, wiecie. No na następny odcinek twój już nie będzie go. No jego nie będzie, ja pier... No ale wiesz, no ogólnie no albo upieramy się i nie bierzemy zużywanych, tak. Tak gadaliśmy wcześniej, że nie musimy wszystkiego brać. Ale jak nie wart? Czemu go nie dało wcześniej, jeszcze przed przebudową na przykład, czy coś? No ale widzisz, no to jest... Ale jak gra to wyczytała? Jednak ten case chciał już być na nowej gozwie. O? No teraz to mnie rozwaliliście. Ale powiem tak. Tak jak Adaś powiedział, powinniśmy kupić tę fumfelnówkę. Kurwa tam, tak, będziemy Nie rzucajmy się nie wiadomo na co, nie? No to kupmy używane maszyny non-stop. Mamy nową gospę zajebistą, mamy pieniędzy w diabła, kupmy senówkę bez żadnych motogodzin, bez niczego. Tak. To jest naprawdę dosyć duży zakup, ważny zakup w naszej tutaj historii. Bo to miała być wymiana, nie? Fajna, więc to jest... Ja bym tak czy siak zrobiłbym tak, jak miało być, czyli poczekałbym do kolejnego odcinka i na kolejnym odcinku Bolek sobie go kupi i gra. Tak jest moje zdanie. Dokładnie. Nie, no mamy 2 miliony, więc teraz się łaszczyć na te... Tak samo tutaj teraz moglibyśmy, wiecie, pocisnąć i kupić tę talerzówkę z promocji, która no, mi akurat się nie podoba. Są dwie inne zajebiste talerzówki, więc ja bym dał spokój z tymi promocjami i tyle. No taki nie fart, ale no mówię, jestem. No, ja byłem silny, ja teraz z bomby wszedłem w promocję i idę zobaczyć, co tam jest. A wiesz co jest najlepsze? Że każdego dnia jak przebijałem, patrzyłem sobie promocję. Bo chciałem wam powiedzieć później, co było. I najbardziej z tych wszystkich rzeczy, bo nie dokończyłem, bo akurat no, zdziwiliśmy się mega. Masz siej. Ja już uciekam stąd, biorę się za kolejną pracę, biegnę do Adasia pokazać, jak to tutaj. A ty tam wapnować będziesz, czy nie? Tak, będę wapnować na koniec odcineczka. Adaś, jak widzicie, tu sobie wyoruje. Tak to musiało zostać, jest naprawdę fajnie. Tu będzie plac wyrysowany. No będziemy się bawić. I nawet nie wiem, czy nie zrobię to tego teraz. Chwilę sobie porysujemy się, pobawimy. No jestem w szoku, nie mogę z tego case'a. Ja pierdzielę. Raz w życiu nam go dało i w takim momencie, gdzie chcieliśmy go kupić, ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj. No, także była przyczepa samozbierająca, klasowska, trzyosiówka, ta co jest tu w grze, no zajebiście wyglądała, to muszę przyznać i naprawdę bardzo mi się podobała, ale no to wiadomo, mówię, będzie czas, to się ją najwyżej po prostu tutaj kupi. Dobra, musimy tu jakoś to fajnie... Pamiętajmy też ogólnie, że my musimy mieć pieniążki na kombajn. No, tak. Tak, no, ale wiesz, mamy prawie 2 miliony. Bordo, jeżeli dobrze pamiętam, to mamy chyba pół bańki na pociągach, jak nie więcej. Tak. Aha. No, także tu bym się nie martwił. Czego? Soja. Soi. Aha. Kukurydza. Jest w ogóle ta kukurydza? Nie, bo już nie pamiętam. Nie, sama... Nie, soja i kukurydza, dobrze mówię, no. Soja i kukurydza, to tam jest więcej niż pół bańki nawet. No, także... A co nam jeszcze da ten sezon, to już w ogóle inna sprawa. No tutaj mówię, nie ma też się co bawić o jakiejś wyprzedaży, tylko kupować to, co chcemy i tyle. Tak. Okej, okay, jak to jakoś sobie tak zostanie ten placyk, bo potrzebowałem, wiecie, zrobić coś takiego, żeby tu fajnie wyglądało. Ale teraz najważniejsze ogarnięcie tego rowu i tego wszystkiego. Powiem wam tak, nauczyłem się teraz tak fajnie malować, ale jest strasznie dużo czasu zabiera, bo są to cztery rodzaje trawy aż, ale przez to jest naprawdę zajebisty efekt później. Więc akurat z tego się mega cieszę. Dobra, tu sobie musimy tej trawy trochę dołożyć, żeby tu po prostu coś się działo na tym rowie. Rów jest podniesiony od nowa, bo po budowie tamtej gospy no troszeczkę się tu pozmieniało. Tu jak widzimy musimy ogarnąć. O, to jest nowy styl takiego malowania i powiem wam, że wygląda no to naprawdę zajebiście na rowach. Teraz lecimy automatycznie z tą trawką. Tu już jest takie nieciągłość, tylko takie domalowywanie można śmiało powiedzieć. Żeby to po prostu miało fajny efekt. I na koniec wjeżdża ta trawa przerośnięta. Tutaj wiecie, chcę dzisiaj chociaż zalążek zacząć. W następnym odcinku będziemy tutaj ogarniać, bo tu są właśnie pola pod buraki. Tu są pola pod owiec kolejny. Więc tutaj będziemy sobie to ogarniać po prostu w kolejnym odcineczku, bo tu będzie naprawdę dużo pracy. No tu przy tym rowie będę musiał się pobawić i powiecie, te rury podokładać, to wszystko. No i teraz największą robotę chyba robi nam ta trawa, bo do niej dopasowujemy sobie naprawdę bardzo fajnie wszystkie takie czaki, tak jak na przykład te bazie, nie bazie, które rosną na stawach, więc wygląda to na pewno zajebiście. Teraz możemy sobie lecieć krzakami, choć na rowie, bo te krzaki najlepsze są. O, coś mniej więcej takiego. Tutaj damy sobie ze trzy duże.
i reszta to są. W ogóle tak teraz patrzę, ile my orki jeszcze mamy, nie? No, mamy naprawdę bardzo dużo. Dzisiaj zaczynam właśnie po kukurydzy, trzeba zmulczować, nie? No, można by było. No nie trzeba. Nie trzeba? Bo nie ja trzeba, ustawiłem sobie mulcher i mówię taką nie fajną trzeba, sobie szybką no, ale akcję można, zrobię. Tak, no. Więc... To się zgadza. Najwyżej sobie tak zrobimy. Kukurydzę? 25. A. 25. Mamy jeszcze naprzeciwko chaty tutaj. Teraz, jak z wyjazdek no. jest. O. Musimy miód stąd zabrać, bo ja go szybkości przerzuciłem. Żeby po prostu ten miodek był. Krzaki no, go i tyle. Dobra, jak już, dobra, jak się bawimy, to powiem wam za jednym razem to zrobić, kurde. Się bawić, tak. Ja pierdzę, ja dalej nie mogę z tego case'a, nie? No, teraz jestem rozwalony. A tak byłem ciekawy, co ty powiedziałeś, że coś jest, nie? Ale sino, bo tyle dni przewijałem i mówię, patrzyłem. A teraz już tych ostatnich miałem... No, jakbym trochę też zapomniał z jednej strony, bo już wiecie, wczoraj chciałem dopiąć wszystko na ostatni guzik. No, ostatnie 3 dni siedzenia po 13 godzin na kompie, praktycznie jakieś szybkie nagrywki, bo nie ukrywajmy, ale nagrywania to my ostatnio dużo nie mieliśmy w tych ostatnich dniach, bo może tam po jednym, dwóch odcinkach żeśmy nagrywali. I to tyle. I powiem wam, cały czas siedziałem i robiłem. I kurde, no trochę tego kurde, czasu wiecie mi co? Zajęło. Jak tak sobie teraz patrzę, jak będzie duży John Deere 8R, będzie case z długim przodem i fend obok, to coś pięknego, nie? No, to nie wiem, ja myślę, no John Deere'a tego długiego na pewno też tutaj będziemy mieli. No będziemy, to... no kurde, to będzie, ja obstawiam, że to będzie chyba jedna z najbardziej wyczekiwanych maszyn później, nie? Jak już pokupujemy te ciągniki, to wszystko. Bo naprawdę to zajebiście wygląda. Dobra, wiecie co? Zamalujmy to mamy ładnie. Na to czas i mamy na to pieniądze, to jest najważniejsze. Tak, że coś tam nam zostało po tej przebudowie. Tutaj mamy... W tym momencie mamy pieniądz na to, żeby postawić wiatrak. A wiesz, co to znaczy, że jak będzie w kolejnym odcinku Bolka będzie case'er duży? Musimy, no nie. Dlatego chciałem tak to zrobić, żeby Adaś miał jeszcze ten odcinek na pożegnanie ostatni. Nie. Nie zgadzam się. Także... Róbcie tego na... No to w nową gwozdę, proszę was. No nie, bo ja jak patrzyłem na tego case'a już podczas przewijania, to on już do prawie niczego nie pasuje. Tym bardziej, że chcemy bo tak bardzo wymieniać te wszystkie maszyny w najbliższym czasie, że no już no niestety nie. Niech na case'a... A dać usiadać tego case'a kupi pewnie. Może nie ma wyjścia, no niestety muszę się z nim pożegnać. No fajny jest ten case, podoba mi się i na pewno jeszcze na... W tym farmingu nieraz go zobaczę, tak? Ale... No ale jest, no jest... Przyszedł jego czas, nie ukrywajmy, bo jak ma stać i po prostu być, to już wolałbym, nie wiem, zamiast tego pługa, który jest na wjeździe do gospodarstwa, to wziąć taki jak na złomowiskach jest. I go postawić. I go postawić, tak, serio. Serio, zrób. No ale on jest za duży, nie ma na czym to tego jak zrobić. Nie wiem, na tej skibie zrób jakiś podstawek. Miało być, że no... Naszym... Najlepszym ciągnikiem zostaje John Deere, tak? Więc no tutaj nie tak, ma co no nie, tutaj. Ukrywać. Dobra, wiecie co, nie będę was teraz ostatnie dni oglądaliście budowanie, tutaj jeszcze pięknie ten rów jakoś muszę opracować, ale już was nie męczę. Ważne, że już trochę mam zaczęte, no tak to wygląda i to całkiem inaczej, także naprawdę mega, mega ślicznie. Będę się bawił to w najbliższych odcinkach. Ważne, że tutaj to pole już jest łączone i naprawdę dobrze to wygląda. Ja teraz tak, gdy Bronek sobie sieje i tego siewu nie zostało mu tu wiele, jest wapno do rzucenia? To ja właśnie ruszam i tak, zaczynam się bawić wapno. Nie dużo, ale jest, więc tak, będziesz gdzieś musiał... Znaczy powiem tak, nie musimy i po sezonie ładniej by na pewno wapno wyglądało, jak teraz nam się spieszy, to na pewno wapno by pięknie wyglądało po ściernisku, nie? Tyle to tam, co nam to zabierze? 3 tuny może? 4? No ja też ogólnie jestem za tym, żeby to... Ja pokazać. Wolałbym, mówię teraz, no tutaj to pole jest troszkę większe, ja naprawdę no dużo to wyorałem. Na pewno trzeba zrobić, to jest pewne. Więc ale... ja tutaj dlatego to wapno dzisiaj ustalam po prostu do robienia. No, na tym polu tylko tutaj ten rów tak nie, się to wymaga. Więc bez sensu, nawet 20 na 29 jakimś cudem tam jest więcej wapna niż powinno. No to tylko tak szczerze, jeżeli chodzi o wapno, do tego 32 nic więcej, tak? Jak na razie w tym sezonie. Dobra. W tej części sezonu. A my ruszamy z wapnem. Będzie tu na pewno roboty. Myślałem sobie, żeby ruszyć na 2, ale mówię, kurde, każdy gdzieś coś tam będzie miał ogarniania, więc po prostu tutaj jest pod kukurydzę. Zaczynam to dość wcześnie z racji tego, że to jest naprawdę ogromne pole. Tylko i mówię, dobra, to sobie... Uprawić, nie? Tak, i sobie je wywieziemy, ale no to i tak wiedziałem, że ta uprawa tutaj będzie, więc mówię, spoko, bo po wapnie to będzie dobrze wyglądało. Bo sobie nawet, jeżeli nie będziemy chcieli, to możemy zrobić tak, jak ja zrobiłem na polu obok, czyli po prostu rzucić nawóz i mamy już przynajmniej jakąś fazę też nawiezienia, bo no z tym w tym sezonie może być ciężko, bo wiadomo te niektóre pola były nieponawożone, nieporobione,
więc to tak wyszło. Świń wchodzi nam, a właśnie tutaj teraz jeszcze po pierwszym sezonie będzie wiadomo, gdzie są jakieś dziury i dołki, bo po wyoraniu dopiero to się pokazało wszystko, więc jak już widzimy, no tutaj mamy pierwszą dziurę, którą gdzieś sobie zrobimy. Zrobimy objazd pola dookoła, obstawiam, że zajmie to mi chwilę czasu, z dobre 5 minut. Żeby we mnie to pole tak fajnie sobie dookoła objechać, no ale już będziemy mieli poprzeczniak zrobione, to też łatwiej będzie później nam jeździć. Fajnie to naprawdę wyszło, bo mega rozkminiałem, mówię, kurde, jak ja zrobię takie coś jak na polu numer 30, gdzie przed chwilą sobie sialiśmy i będzie niżej niż autostrada to pole, to tak, nie dość, że będzie za gospą mega płasko, to przy autostradzie w najwyższym punkcie, jaki jest na przykład tutaj, będzie to naprawdę strasznie wyglądało pod względem takim, że no nie będzie wiadomo, co z tą skarpą zrobić. Mega stromej jej nie damy, bo siejąc trawę na takiej mega stromej skarpie, to te dźbła trawy są naprawdę daleko od siebie i to obrzydle wygląda. Więc mówię, kurde, nie no, po prostu bawię się z tym terenem, szczerze, ze 3 godziny mi to zajęło chyba. Samo ogarnięcie tutaj, podniesienie terenu i później samo równanie, bo równania no to siedziałem chyba z godzinę i trzymałem tylko palcem, żeby to później wszystko porównać. W miarę się udało, ale mówię, to dopiero gdzieś tam po przeoraniu, a podczas orania już chłopaki mi tutaj pomagali, żeby to po prostu szło szybciej, ja sobie malowałem, chłopaki orali i już później nie zwracałem na to uwagi, gdzie jeszcze tutaj dojechać. No póki co tylko jedną taką wertepkę małą widziałem, więc nie ma tragedii. Tutaj ta droga jest w starym stylu zrobiona, będzie w nowym, będzie całkiem inaczej to wyglądało. Tak jak Bronek już wspomniał, zajebiście, że będzie tutaj łąka, bo to pole, jak mam nie ukrywać, było chyba dla mnie jednym z takich pól, gdzie naprawdę nie chciało mi się przyjeżdżać robić. Wkurzała mnie ta górka na samym rogu i zawsze to wyrabianie tego winkla takiego dziwnego, bo on ani w tom nie pasował, ani w tom, więc to pole było takie, no jak nie musiałem, to nic tam nie robiłem i naprawdę gdzieś tam nieczęsto widzieliście u mnie odcinki na tym polu. Teraz to się na pewno pozmienia, bo tak, dojdzie jakiś zagajnik, bo chcę na pewno tutaj zrobić. Nie wiem, czy będę robił na tym, przy ogromnym polu. Ono ma w sobie mega zajebisty klimat i chyba bym to zostawił tak, jak jest. Ale na tym polu 33-34, z racji tego, że będzie tu też łąka w tym sezonie, w następnych będą jakieś zboża. No zagajniczek jeden by się przydał, ono też fajnie, bo teraz będzie widać z niego biogazownię, lewą stronę tam drogi. Tam będzie wiatrak w końcu też jest. No i też ten wiatrak, no bo pieniędzy mamy sporo, raczej tego wszystkiego nie wydamy. Mam do przypomnienia, bo tego już nie zdążyłem sprzedać, 34 tysiące litrów jajek mamy, na firance czekają. Ja je tylko załadowałem, już nie było czasu sprzedawać i nic tego nie robiłem. Nie wiem, kiedy jest cena, to trzeba po prostu sprawdzić. Jeżeli jest tak, jak mamy na Zdziechowie, to jest czerwiec albo od grudzień dopiero, czy tam listopad, więc no to troszeczkę czasu z tym poczekamy. Ale akurat dobrze, bo nam się... Masz zasiane, tak? No to będziesz mordeczko... Nie będę siał tam tego pola, bo sobie chcę na odcinek zostawić. Tak, nie. Możesz wałować, a jak chcesz, to możesz... Mulcher jest podpięty, ale to możesz jechać wałować, ja sobie pomulczuję. Nie, to myślę, że to wałowanie chyba ważniejsze jest. No to możesz wałować już zawsze. Nawet wiesz co? Ważne, żebyś wywałował te ostatnie 6-7 minut tego odcinka, żeby można było na przykład pracownika puścić. Ale to pięknie teraz w tym rondzie było widać. No pomysłów naprawdę tu było wiele. Mam być z wami szczery. W 90% całkiem inaczej to gospo miało wyglądać. Nie wiem, to po prostu wszystko przyszło w praniu. Ja gdzieś to gospo... To jest to, że samo przyszykowanie budynków zajęło mi już kilka dni. Tego już nawet, powiem wam szczerze, nie liczyłem. Te 30 godzin, o których wam powiedziałem na początku, to jest to, że po prostu budowanie, które mi zajęło w grze już gotowych rzeczy, zajęło mi z 30 godzin to malowanie i już sobie później na koniec już odpuszczałem ogólnie troszeczkę to wszystko, bo chciałem, aby tutaj było, wiecie, to ogarnięte już przed weekendem, żebyśmy wreszcie mogli dla was nagrać ten odcinek, no bo troszeczkę nie ma co gadać, przerwa była z tym od zera. Ja się cieszę, bo tak, będzie nowe intro, nowe życie jest w tym od zera. Z jednej strony będą wszystkie wymiany maszyn praktycznie, to też dużo już da, to od zera się naprawdę dużo zmieni, bo też już wiem po was, że wam się nie chciało, no co tam. Jestem wały. Koło tego, Głębosza, czyli przy wyjeździe na pole numer 32. Tam przy tym płotku na koło kurnika. Aha, prosto. Dobra. Jezu, jak pięknie. No Klas, nie wiem czemu, Klas się tak wpasował w to gospo teraz, że to jest chyba jedna z lepszych marek teraz na to gospodarstwo, nie? On tak kolorystycznie, zajebiście wygląda, że mówię, no dzisiaj nie, no Klasę muszę porobić, nie?
ten efekt zielonkości, taki, którą mamy teraz na gospie, właśnie z tymi jasnymi, naprawdę wygląda zajebiście. No dlatego też tu była mowa o klasie, żeby kupić na sąsiadów, bo to jest coś pięknego. Ja no. mówię tak, na początku farminga w ogóle nie przywiązywałem uwagi do klasy. Ja wiedziałem, że się przekonasz, bo wiem, że klasy naprawdę... Ja gdzieś klasy używałem, teraz nie pamiętam. Albo to była po sąsiedzku, któraś część, albo właśnie gdzieś tam jeszcze w innej serii uderzałem i pamiętam, że kurde, chyba po sąsiedzku polskie pola tam klasiora używałem. O kurwa, dobry. Ja tak mówię, coś jakieś ostrzegawcze się wysuwają przez skład. Musiałem cię ostrzec, że jadę. Dobra, widzę, że ci się udało, mordo. Ja objechałem dookoła, jeszcze chwilkę. Zajęło 5 minut? No, 5 minut. To pozdro. O, ale ładne to jest. 5 minut ciemne. Dookoła, także no to jest naprawdę masakra. Ja ty łączyłeś tylko jedno pole tutaj? Gdzie? Które? Za gospą? No nie, no to jest bo Bolek, tak. Tu robił, Adam tu robił, jo? Tamtego jeszcze nie. Nie, tamtego jeszcze nie, bo tam trzeba pomalować, nie? Dużo. Tak. A, to zajebiście, to ja mam na odcinek, fajnie. Tak, także tak. To tam wiesz, mówię, będziemy, jak już tam mamy coś w trójkę robić, to róbmy w trójkę tam, nie? Żebyś do siania, co nie? Także luksus, panie kolego. No, powiem wam, że na tym panelku, kurde, tak mi się fajnie zaczyna grać, bo się mogę rozsiąść. Jeszcze muszę sobie tylko wszystko podopisywać tak do i pozmieniać tak, jak to powinno być, mieć ręce i nogi. Słuchajcie. Gdzieś środek trzeba przeciąć. Wydaje mi się, że to może być tutaj. Tu się trzeba było przeciąć. O. Dobra. A ładnie to wygląda, mój Jezu. Piękny ten nasz PGR. No, z jednej strony, no mówię, gdzieś tam faktycznie może tak być, że to trochę nawiązuje, bo nie wiedziałem, w jakie kolory pójść. Mieliśmy tak, poprzednią gospę. Przez te kolory, ale i przez to bardziej. Bo może jakby to było zielono, PGR, brązowo, czerwone, tak jak poprzednia gospa, to by to wyglądało tak. Nowocześniej. Ale przez to, że to jest taka blacha typowa jakby, no to to wygląda tak, a nie inaczej. Nie wiem, no kurde, ciężko mi teraz powiedzieć, bo... Nie chciałem robić tego samego stylu, to po pierwsze, bo jeżeli bym zrobił kolory zielono-czerwone, czyli to takie te najbardziej nowoczesne Deutschland Liberty, no to byśmy mieli, można powiedzieć, trochę takie podobne gospo do poprzedniego. Wiem, że wyglądałoby to bardziej nowocześnie i może bardziej pasowałoby pod klimat takiej serii od zera, ale kurde, jak mówię, teraz tego już nie zrobię, to co chcę, to już nie zrobimy, bo mówię, jeżeli nie będzie wam się podobało, to za jakiś czas, nie wiem, któryś może teraz chłopaków zrobi przebudowę jakąś, żeby to już troszkę inny też styl był i to wszystko. Bo na koniec no, zostaje ta amerykańska, tak, więc no nie ukrywajmy, ale tam to już będzie totalnie inny styl, totalnie inaczej to będzie wyglądało, bo tam będą używane budynki, gdzie właśnie tej czerwieni będzie pewnie dużo. Dlatego też, no mówię, tu tak troszeczkę inaczej to od zera teraz jest, są możliwości, to wszystko, więc można się bawić i mówię, gdzieś tam pierwsze co, to wiedziałem, jak wyszedł budynek Ditka, że to będzie na od zera do farmera. Tu chyba sobie musimy zrobić ten poprzeczniak jeszcze jakoś tak troszeczkę inaczej, bo jak widzimy, to nie dojeżdżamy, jest za wąski do jeżdżenia. Dlatego też później, jak już mówię, nie lubię, jak każdy budynek jest z innej parafii, lubię, jak to wszystko się ze sobą zgrywa, no i tak wiecie, sobie usiadłem, szukałem, najwięcej było problemów z halą, nie wiedzieliśmy w końcu, w jaką pójść, były fajne, ale nie dało się w nich zmieniać tekstur i mówię, kurde, jak ma wszystko być w takim samym kolorze, a hala będzie żółto, czerwono, szara, no to nie będzie to za cholerę wyglądało, nie? Więc mówię, kurde, nie, dobra, to szukamy takiej hali, w której mogę ja się pobawić i pozmieniać te kolory, no i taką halę się udało się tutaj zrobić. No jak widzimy, mamy 40 minut odcinka, więc no dzisiaj już nie będę zaczynał tego mulczowania. Mamy jeszcze sporo tych odcinków, więc może gdzieś tam ta orka i mulczowanie jeszcze zdążę sobie na wiosnę zrobić, bo mówię, no nie będziemy się spieszyć, to po pierwsze. Na pewno zdążysz, bo tam będzie dopiero sorgo siane, więc no tak. Nie będziemy się spieszyć, to po pierwsze, na od zera, bo mamy teraz, już jesteśmy po przebudowie, więc możemy sobie te odcineczki fajne robić, jesteście wygłodniali akcji, mamy dużo sprzętu do zmienienia, więc tu na spokojnie możemy sobie działać. Dobra, jak widzimy, ledwo daje radę dojeżdżać, więc tutaj muszę sobie po prostu ten poprzeczniak razy dwa strzelić i na pewno nawet całe pole, jakbyśmy sobie polecieli razy dwa, to by się o wiele lepiej jeździło, nie tak ryzykownie do samego płotu. No tutaj też mega się zastanawiałem, bo na początku nie było tutaj w ogóle wyjazdu na to pole, a mówię, kurde, no tak szczerze, mało gdzie będzie wyjazd,
na to pole i zrobi to klimat i patrzę, tu tak mówię, dobra, na wprost wyjazdu z gospy zrobimy praktycznie dziurę w płocie, zrobimy wyjazd, no i faktycznie gdzieś się udało. Tutaj jeszcze bardzo mi się podoba ten pomysł na te przyczepy koło kurnika, to gdzieś tam na koniec, jak już Adaś pomagał ustawiać maszynki, taki pomysł przyszedł i powiem wam szczerze, że zacznę go chyba wykorzystywać gdzieś częściej, bo bardzo dużo mamy czy na sąsiadach, czy na innych seriach takich momentów, że gdzieś wiecie, przy kurniku robimy drogę, gdzieś tam jakieś takie zakamarki, że tej zielonkości chcemy trochę włożyć, a nie ma co z tego jak jakoś wykorzystać. Tam jeszcze trzeba ustawić te dwie zielone chyba i też będzie tam. Może być też, nie? Może być tam cały wagon się zmieści. I powiem wam, że kurde, zrobiłem taki jakby pas zjazdowy do tego i te przyczepy sobie tam zajebiście stoją, więc w końcu mamy fajne miejsce na przyczepy. Jakbym chciał się pobawić, mogę się pobawić tak jeszcze przy chlewie z drugiej strony, tam też jest taka dróżka i myślę, że tam też bym jakoś wcisnął te przyczepy, żeby tam po prostu to fajnie wyglądało. Dobra, dojedziemy na dół. 40 minuta odcineczka. My sobie tutaj, ale pięknie to wygląda, wałowanie. No, moim zdaniem te pola teraz, które mamy za gospą, dają taki cholerny klimat. Taki inny całkiem, bo no połacie, duże połacie i nawet to ma fajny klimat. Nie wszędzie musi być pełno zagajników. Tak, nie wszędzie musi być pełno zagajników, żeby był zajebisty klimat i jak jest pole fajnie zrobione, to i to też fajnie wygląda. Dobra, ja sobie tylko jeszcze tu w tą stronę wycofnę. Naprawdę bardzo fajny zestaw. Pierw był spięty New Holland z tym dużym rozsiewaczem do wapna, czyli z dużym rozrzutnikiem, ale tak mówię, kurde, ja już robiłem tą akcję i to chyba takim samym zestawem, dobra, Nara, robimy sobie akcję, przecież mamy teraz możliwość każdym rozrzutnikiem, więc mówię tutaj masę, jeszcze tym bardziej Adaś miał w ogóle spiętą tą figielkę z Masajem, wstawił ją do hali i tak kurde sobie idę, mówię, ale zajebiście ten zestaw tutaj na tej gospie wygląda, no bo on tak się mega, mega fajnie kontrastują te czerwone kolory właśnie przy takim jasnym gospie, nie, to te maszyny tak fajnie się rzucają. O, widzę, Adaś tam już przyjechał, także no tak, dobra, biorę, bo to by było na tyle, nie przedłużam, bo mamy sporo nagrywania, ale nie no, zajebiście to pole tu wygląda, jeden wiatrak, zobaczcie, a jak teraz pięknie on w ogóle robi z tych wszystkich pól, które tutaj mamy, nie, że jak go zajebiście widać, jak teraz pojawi się tutaj kolejny, nie gdzieś pojawi się później tam, bo tak myślę, żeby tutaj gdzieś na jednej z tych gór pojawił właśnie się też wiatraczek, no to coś pięknego, także warto zainwestować w wiatrak, bo czym szybciej zainwestujemy, tym więcej pieniędzy uda się. No ty, na tamtej górze, co nie było polem, a jest polem, tam jak no, góry było tego no domu, tak patrzę na to, żeby zajebiście to wyglądało, także no, czekam jeszcze na wasze komentarze, teraz już będzie w weekend, będę miał taki chill, już nie muszę nic budować, na razie teraz w każdej serii stop, box i tyle, więc na razie sobie chcę odpocząć od tego budowania. Jedynie później co, to będziemy sobie budować na live'ach, czyli bardziej można powiedzieć upiększać, no bo tej roboty akurat tu mam tyle, że o cie panie babka, ale żeby to wszystko pięknie wyglądało, no to trzeba czasu. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie fajną łapę w górę za tą robotę, za te poświęcone godzinki. Bijajcie do temat X-a. I co? Do kolejnego odcineczka, na razie strzałeczka, do kolejnego ubrąka, trzymajcie się, cześć! Cześć!